Dzisiejszy odcinek będzie nieco różnił się od poprzednich. Pierwsza zmiana to, jak już pewnie sami zauważyliście, lokalizacja. Aktualnie znajdujemy się w głównej hali produkcyjnej naszej firmy. Druga zmiana, która może nie przypaść do gustu każdemu, to fakt, że dzisiejszy odcinek nie poprowadzę sam. I zdaję sobie sprawę z tego, że połowa z Was już posmutniała, druga próbuje wyłączyć ten film, ale muszę Was uspokoić i zapewnić, że do dzisiejszego odcinka zaprosiłem wybitnego specjalistę w swojej dziedzinie, człowieka, który mam nadzieję zainteresuje Was tym tematem tak samo jak zainteresował mnie. A co to za temat i czego będzie on dotyczył? Cóż mogę powiedzieć? Ja nazywam się Michał Mróz i zapraszam do kolejnego odcinka pod tytułem Prasy zaciskowe w ofercie Tubes International. I tak jak wspominałem wcześniej, jest z nami mój serdeczny kolega Piotrek Kryskowiak. Piotrek jest specjalistą do spraw hydrauliki siłowej i serwisu maszyn, także lepiej trafić nie mogliśmy. Ok, Piotrek, żeby nie przedłużać. Przygotowaliśmy na dzisiaj 5 pras. Oczywiście nie jest to cała oferta naszej firmy, ale wydaje mi się, że wybraliśmy takie, które służą do zakuwania pojedynczych, mniejszych przewodów do przewodów aż powyżej 60 mm. Zgadza się, Michale. Ta prasa umożliwia zakuwanie przewodów o średnicy sporo ponad 60 mm, bo jest to aż 100 mm, czyli 4 cale. Dokładnie. Czyli idąc z zasadą, że rozmiar nie ma znaczenia, proponuję, żebyśmy zaczęli od prasy najmniejszej, czyli prasy P16. Powiedz, Piotrek, czym ona się wyróżnia na tle pozostałych, gdzie się ją najczęściej stosuje? Prasa Finpower P16 HP. Jest to prasa o maksymalnej sile zacisku 95 ton. Wyposażona jest ona w ręcznie sterowaną hydrauliczną pompę o maksymalnym ciśnieniu 630 barów. Prasa ta umożliwia zaciskanie przewodów o maksymalnej średnicy 1 cala. Jest to urządzenie proste, zwarte, waga poniżej 30 kg. Umożliwia ona przechowywanie kilku zestawów szczęk, dokładnie 5 w maszynie. Urządzenie wyposażone jest w śrubę mikrometryczną do nastawiania średnicy zacisku. Uzyskana średnica zacisku jest nam sygnalizowana za pomocą lampki, którą możemy też przetestować tym oto zewnętrznym przyciskiem. Maszyna występuje poza tą wersją P16 HP również w wersji P16 AP, którą cechuje zastosowanie innej pompy. W tym modelu mamy pompę o napędzie pneumatycznym. Obie te maszyny występują również w wersji Z. Co to znaczy? Wówczas maszyna jest podzielona na dwa osobne elementy. Otrzymujemy głowicę zaciskową na osobnej podstawie oraz pompę na osobnej podstawie. Oba elementy połączone są elastycznym 3-metrowym przewodem. Rozumiem, że wszystkie parametry techniczne są niezmienne dla każdej z tych maszyn, tak? Zgadza się. Parametry związane ze średnicą zaciskania jak najbardziej są takie same dla wszystkich 4 maszyn. Jeżeli chodzi o prasy z wersji Z z przewodem elastycznym, mają one szczególne zastosowanie przy naprawach dokonywanych na jakiejś istniejącej instalacji, na przykład na ramieniu koparki lub na instalacji przemysłowej, która znajduje się, dajmy na to, na jakiejś wysokości i tak dalej. Wtedy we dwóch operatorów można dokonać naprawy, kiedy jeden obsługuje pompę, drugi głowicę. No rozumiem. No powiem Ci szczerze, że tyle brakuje, żebym sobie takiej sam nie kupił do garażu własnego. A powiem Ci szczerze, że też bym chciał taką mieć we własnym warsztaciku. Powiedz teraz, Piotrek, czym się różni od tych dwóch pras? Prasa, która no, na pierwszy rzut oka jest bardzo podobna, aczkolwiek widzę po gabarytach, że jest troszeczkę większa. Większa siostra tych modeli. Zgadza się. Jest to prasa P20 HP. Jest to prasa z napędem ręcznym, podobnie jak prasa P16 HP. Natomiast główną różnicą jest zakres średnic, jaki ona obsługuje, gdyż maszyna ta pozwala na zakuwanie węży hydraulicznych o średnicy do 1,5 cala, a węży multispiralnych do średnicy cal i 1,4. Co cechuje tą maszynę na tle innych? W przeciwieństwie do pozostałych maszyn, tutaj wskaźnik średnicy zacisku jest w pełni mechaniczny, co pozwala na użytkowanie tej maszyny w strefie zagrożenia wybuchem ATEX. No to Ci powiem ciekawostkę. Czyli rozumiem tak, że trzy prasy, o których już wspomniałeś, to raczej są prasy serwisowe, mobilne do mniejszych warsztatów. Dokładnie, Michał. Są one przeznaczone do warsztatów utrzymania ruchu, do pojazdów serwisowych, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mobilność i duża siła zacisku. Super się o nich słucha, ale nie ukrywam, że ciekawość już mnie bardziej zżera na temat tych dwóch piękności za Tobą, bo są to całkiem inne prasy. Proszę powiedz, gdzie się wykorzystuje te prasy?
Widać oczywiście, że na pewno są do większych średnic, ale co jest takiego fascynującego w każdej z nich? Myślę, Michał, że najbardziej fascynuje Cię to, że tutaj siłę nacisku uruchamia się za pomocą przycisku. No i piękna sprawa, muszę Ci powiedzieć. Prasa Finpower P20 NMS. Jest to maszyna z napędem elektrycznym. Występuje w wersji z zasilaniem trzyfazowym oraz jednofazowym. Na wyposażeniu urządzenia znajduje się sterowanie MS, umożliwiające bardzo dokładne nastawienie średnicy zacisku. Maszyna wyposażona jest w hydrauliczne otwieranie głowicy zaciskowej. Maszyna ta jest doskonała dla wszelkich zakładów hydrauliki siłowej. Może również obsłużyć jednostkową produkcję. Siła zacisku, podobna jak w prasie ręcznej, 137 ton. Obsługuje te same średnice węży, to jest węże hydrauliczne do 1,5 cala i węże multispiralne do średnicy 1 cal i 1 czwarta. Zaprezentujemy, jak maszyna działa. Maszynę mamy w pełni otwartą, więc podświetlony jest przycisk otwarcia głowicy. Zaciskamy. Zaciskanie odbywa się do wartości nastawionej na pokrętle mikrometrycznym. Jeżeli mamy wartość ustawioną 0, to znaczy, że szczęki główne schodzą się na średnicę nominalną. Jeżeli ustawimy wartość 1, to znaczy, że szczęki po zamknięciu będą miały średnicę nominalną powiększoną o 1 mm, czyli w tym przypadku 84 mm plus 1 mm, czyli 85 mm. Czym, powiedz teraz, ta prasa różni się od prasy, która jest za tobą? No oczywiście pomijając stojak na specjalne szczęki, bo też chciałbym się dowiedzieć, czy do tej prasy też możemy dokupić taki stojak? Jak najbardziej. Do tej maszyny również jest dostępna podstawa, jaką widzicie, moi drodzy, tutaj pod tą wspaniałą prasą P51. A jeżeli chodzi o to, co zapytałeś, Michał, czyli o różnicę, to wspomnę Twoje słowa, które powiedziałeś na początku tego filmu. Rozmiar ma znaczenie. Tutaj mamy maszynę. Powiedziałem, nie ma znaczenia. To jest mała, istotna różnica. A, to jest różnica. W takim razie rozmiar ma znaczenie, gdyż 4 cali w tej maszynie nie zakujesz. Natomiast w przypadku prasy P51 i w przypadku węża przemysłowego, bo nie mówimy tutaj o wężach hydraulicznych, jak najbardziej. P51 może zakuć maksymalnie wąż o średnicy zewnętrznej 4 cale. Jest to maszyna przeznaczona do warsztatów, które już mają szersze grono klientów, gdzie powiedzmy poza standardową hydrauliką zakupowane są węże o większej średnicy przemysłowe lub węże hydrauliczne, ale z końcówkami kołnierzowymi. Da się też tutaj zauważyć, że znaczącą różnicą jest pulpit sterujący. Zgadza się. Jest to maszyna wyposażona w sterowanie SCC. Jest to najnowszy model sterowania dostępny w prasach zaciskowych firmy Finpower. Jak rozwija się ten skrót SCC? Smart Crimping Control, czyli urządzenie, które w sposób inteligentny steruje procesem zaciskania. Parę słów na temat sterowania. Jest to sterowanie, które umożliwia nam zaciskanie wieloetapowe. To jest na przykład, jeżeli mamy jeden wąż, możemy zliczać go po zakuciu dwóch stron lub gdy mamy taką sytuację, gdzie wąż trzeba zakuć kilkukrotnie, na przykład zakuwamy tuleje na okrągło, wówczas też możemy ustawić, że na przykład mamy 3-4 etapy i dopiero po tym etapie zliczana jest nam sztuka jako wykonana. Co jeszcze ciekawego ma to sterowanie? Umożliwia ono sterowanie pracą na kilka różnych sposobów. Do dyspozycji mamy sterowanie tradycyjne za pomocą dwóch przycisków, co tutaj zaprezentuję. Przycisk zamykania. Prasa zamyka się do ustawionej średnicy zacisku. Przycisk otwierania, za pomocą którego maszyna otwiera się do maksymalnej średnicy otwarcia lub do średnicy, przy której puścimy przycisk. To sterowanie umożliwia również zapisanie receptur na konkretne typy węży i złączy, co uważam jest wspaniałą sprawą, gdyż nie potrzeba obok maszyny mieć stosu kartek, plików. Wszystko może znajdować się w tym sterowaniu, co no, uważam jest ogromną zaletą na tle konkurencji. A czy to sterowanie łączy się w jakiś sposób z systemem operacyjnym czy z jakimś programem komputerowym? Przez Wi-Fi? Tak, jak najbardziej, Michał. W przypadku tego sterowania jest możliwość podłączenia maszyny poprzez złącze Ethernet, i co umożliwia przesył danych pomiędzy maszyną a komputerem. Także jest to naprawdę potężne narzędzie, które
przypadku, kiedy klient wie, do czego chce to zastosować, no może po prostu zdecydowanie więcej wyciągnąć z takiej maszyny niż tylko zaciskać przewody. Może mieć pełną informację na temat zacisku dla każdego wykonywanego elementu, co ma kluczowe znaczenie w przypadku reklamacji u klientów. Ja rozumiem. No cóż, Piotrek, co mogę powiedzieć? Ja Tobie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Ja również Ci dziękuję, Michał. Jak sami widzieliście i słyszeliście, Piotrek jest naprawdę wybitnym specjalistą swojej dziedziny. Ja Piotrkowi jeszcze raz dziękuję, a Was zapraszam do zapoznania się z pozostałymi materiałami na naszym kanale.